TVG9. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że Partia Libertas domaga się tego, by nie tylko traktat lizboński, ale wszystkie traktaty zmieniające charakter Unii Europejskiej były poddawane pod referendum. O co w tym wszystkim chodzi, bo sam wniosek Libertasu jest sformułowany trochę ciężkim językiem, który nie wszyscy rozumieją, a sprawa jest bardzo prosta. Także w prostych słowach będę teraz starał się Państwu tłumaczyć wszystkie sprawy związane z polityką zagraniczną z Unią Europejską, bo da się to wytłumaczyć w prostych słowach. W propozycjach Libertasu chodzi o to, aby państwa członkowskie miały kontrolę nad tym, co robią urzędnicy w Brukseli. I chodzi tu nie tylko o rządy państw, ale przede wszystkim, gdzie to jest możliwe, o obywateli, o narody. Chodzi o to, aby urzędnicy unijni, którzy może i muszą być, bo niektóre organizacje międzynarodowe mają swoich urzędników, zapewne musi ich mieć też tak szeroko działająca Unia Europejska. Ale chodzi o to, aby ludzie mieli nad nimi kontrolę, aby to ludzie, aby narody w referendach ustalały, czym ci urzędnicy mają się zajmować i w jaki sposób. Nie chodzi o to, żeby każdą sprawę, każdy problem dawać pod referendum. Broń Boże, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby fundamenty Unii Europejskiej były zbudowane przez ludzi i aby ludzie nie tracili kontroli nad tym, co się z Unią dzieje. Myślę, że to jest to prosta i oczywista sprawa.